Siema, tu Stary Dziad. To jest seria od Zera do Enigmy Ubera na Paladynie Rafale. Seria, która zaczęła się już bardzo dawno temu i w której staram się znaleźć runy pod Enigmę, ponieważ Ubery zostały już zabite, ale być może jak będzie Enigma, to Ubery padną parę razy więcej. Hajrun mamy sporo, mamy runę Jach. Ci, co widzieli, to widzieli. Jest Idh, jest podstawa. Mamy Ochmy, brakuje Bera, brakuje. Może być ewentualnie Sur, albo ewentualnie Lo Ochm. I powinno być ok, żeby złożyć Enigmę, co będzie zakończeniem tej legendarnej serii. Także jeżeli podoba Wam się ten film, oczywiście zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrybowania kanału. A dzisiaj będzie kolejny odcinek specjalny, odcinek, w którym opowiem Wam o największej wyprawie w moim życiu. Takiej, którą ja uważam przynajmniej za największą, czyli o moim wejściu na górę Elbrus. 5600 metrów w Kaukaz, Rosja. Mam nadzieję, że ta historia Wam się spodoba. I będziemy robić Travinkal. Wydaje mi się, że Travinkal to dobre miejsce pod taką opowieść. Ostatnio podczas morskich opowieści poleciała runa Jach. Dobra, mamy 69 teleportów. I lecimy. Od czego się wszystko zaczęło? Zaczęło się od grupy znajomych. Znaliśmy się z różnych byliśmy z różnych środowisk, znaliśmy się z różnych sytuacji, ale łączyło nas to, że lubimy chodzić po górach. I na takich kilku właśnie górskich wyprawach byliśmy razem. Głównie chodziliśmy po Beskidzie Wysokim, ale zdarzyło nam się też pójść parę razy w góry zimą. Z nocowaniem. Ja i większość ekipy miała ze sobą chodzenie po górach z namiotem. Różne mniej lub bardziej hardkorowe wyprawy. Ale jeżeli chodzi o wysokość szczytów, na których byliśmy, no i dla mnie to najwyższe szczyty były wtedy Rysy i Moldawenu, czyli tam 2500. Moldawenu to jest najwyższy szczyt Rumunii. Jeżeli chodzi o nasze jakieś umiejętności wspinaczkowe, to były raczej nikłe. Chodzi mi o taką jakąś wspinałkę skałkową, sportową. My jakieś tam minimalne doświadczenie mieliśmy, no ale wiedzieliśmy, że jakiegoś tam skilla nie mamy. I chcieliśmy zrobić jakąś epicką wyprawę. Epicką dla nas oczywiście, no wiadomo. Na nasze możliwości. Więc musiała to być jakaś góra, która będzie w naszym zasięgu, ale no będzie na pewno wyczynem jej zdobycia. No i Elbrus wydawał się idealną górą. 5600. Góra, która nie wymaga żadnych umiejętności wspinaczkowych. Oprócz jakichś tam podstawowych, no, chodzenia po górach, wiadomo. Ale no, nie trzeba umieć gdzieś tam zakładać jakiś lin. Nie trzeba się wspinać po jakiś, robić jakiś ścianek. Tam trudność wspinaczkowa jest żadna na tym Elbrusie. No i wydał nam się ciekawy, wydał się też wysoki, znacznie wyższy niż to, po czym chodziliśmy. No i mieliśmy naprawdę fajną ekipę. I to też było dla nas najważniejsze, że po prostu byliśmy zgraną ekipą. Wszyscy się lubiliśmy. I nawet był ktoś, kto chciał jakby z nami pojechać, ale stwierdziliśmy, że no, nie chodził z nami po górach. Nie znamy się na tyle, żeby go brać. No i właśnie go nie wzięliśmy. Więc też mega ważne było to, że po prostu się świetnie dogadywaliśmy. To byłem ja, dwóch Adamów, Mateusz i Krzysiek. No i ten plan zaczął powoli dojrzewać w naszych umysłach. Coraz więcej o tym rozmawialiśmy. Zaczęliśmy robić research. Trzech z nas mówiło dobrze po rosyjsku, akurat nie ja, ale tam chłopaki byli dobrze albo bardzo dobrze po rosyjsku mówili. Byli po filologii, pomieszkiwali też w Rosji, więc jakby nie było żadnej bariery językowej dla nas tam.
podczas tej wyprawy, co okazało się później przydatne. No i pierwszą rzeczą, którą dowiedzieliśmy się o górze Elbrus, to jest to, że przede wszystkim jest na nią kolejka górska i można sobie podjechać kolejką na, już nie pamiętam dokładnych wartości, także wybaczcie mi, jeżeli tutaj coś przykłamie o kilkaset metrów. Wydaje mi się, że na około 3000 metrów podjeżdża tam kolejka. I później z tej kolejki górskiej jest po prostu takie proste, wyratrakowane podejście. Nawet od tej kolejki to jeszcze można tam podjechać kawałek kamazem, potem są skutery, potem są ratraki. Wydaje mi się, że na 3900 mniej więcej da się ratrakiem wyjechać. Potem jeszcze, tak? Ale sama kolejka górska jest tam na mniej więcej 3000. No i potem jest takie wyratrakowane podejście. Właściwie idzie się po takiej śnieżnej grani. Właściwie jak jest dobra pogoda, to całe podejście jest widoczne. Druga runa już. Potem jest pierwszy wierzchołek Elbrusa, który jest niższy, jest travers, czyli idzie się po prostu w poprzek tego wierzchołka. Następnie wchodzi się w taką przełęcz między dwoma wierzchołkami Elbrusa, potem jest strome podejście, strome, ale po śniegu. I po tym stromym podejście jest takie plateau, lekkie podejście i na tym plateau jest taki pępek. Taki wystająca górka i to jest ten szczyt 5600, który trzeba zdobyć. No i nam się to wydawało takie, wiecie, no trochę z dupy zdobywać najwyższą górę, pokonując znaczną drogę po prostu kolejką. Ale wiedzieliśmy, że dowiedzieliśmy się też, że da się go zdobyć klasycznie, idąc od podnóża góry. Było tylko jedno ale. Otóż droga kolejką i później podejście, którym wszyscy, większość osób podchodzi, omija lodowiec. To znaczy, tam oczywiście idzie się po jakimś lodowcu, ale ta trasa, którą się idzie, jest pozbawiona szczelin całkowicie. Jest po prostu, ten lód jest przykryty ubitym śniegiem i no jest safe. Zaś podejście od podnóży góry prowadzi przez taki odsłonięty lodowiec ze szczelinami. Jak się później okazało, 98%, czy nawet 99% osób, które wtedy, kiedy my zdawaliśmy Elbrus, skorzystało z kolejki. Jedni to robili bardziej uczciwie, to znaczy od tej kolejki już tam potem szli sobie sami, a inni byli wywożeni wręcz atakami na 4000 i potem po prostu tylko robili jeden, jak tylko była pogoda, wywozili ich tam w środku nocy, robili atak szczytowy, schodzili do domu, nie? Dwa dni Elbrus zdobyty. No ale my stwierdziliśmy, że zrobimy to klasycznie, więc nasz research zaczął być pogłębiany. Zaczęliśmy słuchać relacji na temat tego, jak tę górę zdobyć. Jak wygląda to podejście. Znaleźliśmy relacje Polaków, którzy właśnie tym klasyczną drogą tam podchodzili. Zdobyliśmy mapy tego lodowca, ponieważ tam, o, bartuce wypadły, a nie, dzikie szpony, to są te wyższopoziomowe. Teraz sobie je zidentyfikujemy. To jest krab ogólnie. Więc kolejny research był przez nas prowadzony, mieliśmy te mapy, mieliśmy relacje. W końcu spotkaliśmy się z osobą, która była na Elbrusie i to z niebyle jakim podróżnikiem, to był Bogusław Ogrodnik, gościu, który zrobił koronę Ziemi, czyli najwyższy szczyt wszystkich kontynentów. Czyli wiecie, McKinleya, Everest. Mount Winston na Antarktydzie. No i on nam opowiedział swoje doświadczenia. Byliśmy z nim na kawie. Tam po prostu po znajomości się z nim spotkaliśmy. Nie, że my go znaliśmy, ale znaliśmy kogoś, kto go zna i po prostu się udało umówić spotkanie. Więc on nam opowiedział o takich skałach, na których on nocował, bo mówił, że tam większość osób robi atak szczytowy z takiego obozu, ale on tam z kumplem to
były takie skały, które są powyżej, to jest właściwie ostatnie miejsce, gdzie są jeszcze skały odsłonięte, już reszta jest przykryta śniegiem. I oni na tych skałach rozbili namiot i mieli tam kilkaset metrów więcej przewyższenia przed samym atakiem szczytowym. No i ogólnie to był człowiek anegdota, więc dużo nam opowiadał o swoich przygodach. To z tego można byłoby kilka filmów nagrać, co on tam robił. Szczególnie ciekawe było jego, gdy zdobywał piramidę, już nie pamiętam jak się nazywa ta góra, najwyższy szczyt Nowej Gwinei. No, w każdym razie tam miał ciekawe przygody, ale dobrze, to nie do tej dygresji. No więc mieliśmy już to, potem zaczęły się nasze przygotowania. Trzeba było przygotować sprzęt. No, nikt takim sprzętem na taką górę nie dysponował z nas, więc trzeba było kupić naprawdę ciepłe śpiwory, buty, ponieważ no, zwykłe trapery to... Też jeden kupel szedł w takich dosyć zwykłych traperach, które mu całkowicie przemokły. No ale większość z nas kupiła buty, no każdy tam według swojego powiedzmy portfela, no bo tam sky is the limit, no nie? Na przykład ja sobie kupiłem taki śpiwór puchowo-syntetyczny. Jak ktoś miał więcej kasy, to kupował sobie sam puchowy, który mu się tam zwijał do objętości dużego kubka, no nie? Mój śpiwór z kolei zajmował mi 1/3 plecaka, chociaż był tak samo ciepły jak ten stricte puchowy. No więc coś za coś. Sprzęt, namioty, no wszystko trzeba uzupełnić. Potem stworzyliśmy sobie, oczywiście te wszystkie mapy, które mieliśmy, wydrukowaliśmy sobie, każdy dostał jedną kopię mapy, zalaminowaną, na sznurku ją nosiliśmy na piersi. Oprócz tego takie rzeczy jak czołówki, zapasowe baterie, ogrzewacze do rąk, racje żywnościowe liofilizowane, czyli takie wymrożone jedzenie, które po prostu tylko zalewasz wrzątkiem i powinno dojść, aczkolwiek okazało się to też w pewnym momencie słabym punktem, o czym opowiem później. Więc takie sprzętowe rzeczy. Oprócz tego zrobiliśmy w konsultacji z żoną z jednego kumpli listę leków, które mamy mieć i każdy miał listę leków z taką zgapką też zalaminowaną, co jest na co. Oprócz tam jakichś standardowych bandaży, to mieliśmy leki na wszystko. Na problemy gastryczne, na jakieś udary mózgu, obrzmienia. Potem te apteczki się przydały, na szczęście nie nam, o czym też jeszcze opowiem. Więc każdy miał naprawdę wypasiony zestaw leków za parę stów. Jakby każdy miał ten sam zestaw leków, to był trochę overkill, no ale wiecie, po prostu byliśmy przygotowani, że no jak ktoś się oddzieli, dostanie udaru, to będzie sam mógł sobie te leki zażyć na udar, no nie? Więc takie rzeczy też mieliśmy. Następnie poszły jeszcze przygotowania. Chłopaki pojechali na taki kurs zimowy w Tatry. Ja niestety na nim nie mogłem być z jakichś powodów, już nie pamiętam dokładnie jakich, za co mi się trochę oberwało. No ale chłopaki mi wszystko opowiedzieli i na pewno wykorzystywali te umiejętności. Oczywiście też kompasy wszyscy mieli. Mieliśmy kilka wypraw też. Mieliśmy wyprawy, w których nawigowaliśmy w zimie na kompas. Na kompas i mapę, więc mieliśmy takie skille rozkminione. Mieliśmy kilka wypraw zimowych. Mieliśmy na Babiej Górze spaliśmy w zimie. Znaczy to był lajcik tak naprawdę. No ale wiecie, po prostu to nie było tak, że góry były nam zimą obce. Przy czym żaden z nas tam jakimś przekoksem nie był, wysportowaniem. Znaczy też kumple, którzy tam mieli powiedzmy mniejsze kondycyjne przygotowanie jakby zawczasu, no to ćwiczyli po prostu, biegali, no nie, żeby po prostu też formę zwykłą fizyczną wyrobić. Ja tam akurat wtedy byłem w miarę w gazie, więc nie potrzebowałem tego, ale też po tej wyprawie to byłem w takim gazie, że po prostu... No, nie do zarypania. Nie dziwię się, że sportowcy wyczynowi ćwiczą w wysokich górach. Bo to naprawdę potem jak się zejdzie na nizinę, to człowiek biegnie i w ogóle nie czuje braku tlenu. Po prostu dopowietrzenie jest 100%. No i to wszystko przygotowaliśmy. Przygotowaliśmy wyprawę. Tutaj jeden z Mateuszy jest mistrzem organizacji, zresztą teraz jest przewodnikiem
prowadzi różne wycieczki w bardzo ciekawe regiony, tam od Kamczatki po Spitsbergen. No i on tam organizacyjnie wszystko pięknie ogarnął. Polecieliśmy samolotem przez Moskwę. Teraz już być może taka wyprawa byłaby dużo cięższa do zorganizowania. Wtedy przez Moskwę, potem na Kaukaz, potem z lotniska szaleńcza jazda dwoma taksówkami. Pamiętam, że jedną prowadził Ormianin, który prowadził spokojnie, drugą prowadził Rusek, który jakby miał dwie prędkości, hebel albo gaz do dechy. Jechaliśmy takimi górskimi drogami, wszędzie na drogach leżały krowy. To było po prostu zadziwiające. Leżały krowy i co najśmieszniejsze, leżały, jakby zawsze zachowywały między sobą tyle miejsca, żeby akurat samochód mógł przejechać. Ale nie było opcji, żeby się samochody minęły, no nie? Więc to było mega jazda. No i tam dojechaliśmy pod ten Elbrus, tam mieliśmy jakąś metę w jakimś hotelu. W tym hotelu przygotowaliśmy sobie, zostawiliśmy część sprzętu, bo już wtedy stwierdziliśmy, że mamy za dużo, a plecaki mieliśmy ciężkie. Pamiętam, że po 20 kg mieliśmy plecaki. Kto chodził po górach, ten wie, że im lżejszy plecak, tym lepiej. Więc potem naprawdę staraliśmy się to zrzucać, jak tylko była okazja. No ale wiecie, namioty, śpiwory, te ogrzewacze, te całe liofilizowane żarcie, no wszystkiego tam było w cholerę, nie? Ja pamiętam, że kupiłem sobie jakieś tam różne słodycze, które pamiętałem jeszcze z dawnych czasów rosyjskie, których już dawno nie widziałem. Jakieś jabłka, to pamiętam, te jabłka to zjadłem pierwszego dnia, bo stwierdziłem, że te jabłka za dużo ważą, nie? No i zaczęliśmy podejście. Tam zaczyna się mniej więcej chyba z 2000, mniej więcej 2000 jest podnóże góry nad poziomem morza, no nie? Więc zostało nam tylko 3600 do wejścia. Jesteśmy na szczycie. No i początkowo to była taka trasa, że jeep by nią jeszcze przyjechał. Krajobraz był alpejski, czy takie łąki alpejskie. To samo możecie spotkać u nas w Tatrach. Tylko, że to już było, wiecie, w Tatrach na 2500 są skały, a tam na 2500 były po prostu piękne łąki. No, piękna przyroda. My oczywiście tam zdychaliśmy pierwszy dzień na maksa ciężkie plecaki. Z takich ciekawych rzeczy to szedł jakiś typ równolegle do nas, szedł, nie wiem, czy on miał klapki i butelkę coli i rozkminiał, jak daleko może podjechać samochodem. I pytał się nas o trasę i tak dalej, no jak mieliśmy z niego i mówił, że a, on coś tam urwał się od żony i się zastanawia, czy by nie wejść na Elbrus. I tak se szedł z nami kawałek i rozkminiał, jak daleko może podjechać samochodem, no nie? No my tak po sobie patrzyliśmy, no jak wariat jakiś, nie? W sensie ta część trasy była lajtowa, ale w sensie nie wyglądał na typa, który jest przygotowany na to, co jest dalej, no nie? No ale szedł, potem odpuścił i potem jeszcze oprócz niego szła z nami trzech Rosjan. I my byliśmy na tej górze tydzień i przez ten tydzień tą trasą, którą my szliśmy, szliśmy my i tych trzech Rosjan, a setki osób szły trasą właśnie prowadzącą przez kolejkę. Czyli naprawdę my stanowiliśmy 1% max spinających się trasą klasyczną bez korzystania z kolejki na szczyt. No i pierwszego dnia, nie chcę skłamać, jaka to była wysokość, ale to już było pewnie z 2... Myślę, żebym tych wysokości jakoś nie pomylił. Mogło być 2700, coś takiego. Rozbiliśmy się do takiej pięknej łące, pocykaliśmy sobie zdjęcia, no było naprawdę super, pogoda była wyśmienita, niczego nam nie brakowało. No i kolejny dzień była pierwsza decyzja, bo trasa, którą my znaliśmy, którą powiedzmy korzystali, którą po prostu mieliśmy raport z tej trasy, chcieliśmy iść tą samą trasą, prowadziła przez takie stare obserwatorium, które widzieliśmy jak na dłoni, ale wiedzieliśmy też, że po pierwsze nad nami stacjonuje jednostka piechoty górskiej, rosyjskiej.
I po drugie, ja wyczaiłem, że są ślady osła, czy też, no chyba osła i kup po prostu na trasie. No i że ta trasa prowadzi całkiem w drugą stronę, bo tam było tak, żeby pójść przez to obserwatorium i wejść na grań, która była ponad nami, trzeba było się cofnąć. A ścieżka wytworzona przez te ośle boby i ślady kopyt prowadziła w drugą stronę i prowadziła bliżej, jakby bliżej trasy, do której mieliśmy dojść. No i ja zgłosiłem pomysł, że słuchajcie, jeżeli ci żołnierze z tym osłem tutaj wchodzą, to my też możemy tam wejść, nie? Jak osioł wszedł, to my na pewno przejdziemy, nie? Więc ja proponuję pójść tą ścieżką. No, była pierwsza dyskusja, narada, no i postanowiliśmy, że pójdziemy tam, ale jeżeli rekonesans wykaże, że ta droga ma sens. No więc my na lekko z kumplem, który też oponował za tą akcją, poszliśmy sobie. Taki rekonesans zrobiliśmy. Doszliśmy do Winkla, no i tam wyglądało, że ta trasa jest okej, okay, no nie? No i rzeczywiście zaczęliśmy nią iść. To już łąki alpejskie powoli zaczęły się kończyć i zaczęły się takie po prostu skały, takie brązowo-szare skały. To wyglądały jak taki trochę powulkaniczny, księżycowy krajobraz. Takie osuwające się ostre skały, no i między tym wszystkim była właśnie ścieżka. No i się wspinamy, wspinamy. Po jakimś czasie się okazało, że super, że wchodzimy dokładnie w tą trasą, którą powinniśmy i że zaoszczędziliśmy naprawdę sporo drogi. Ja byłem bardzo zadowolony z tej decyzji. No i idziemy, idziemy. Ja już w tym momencie zacząłem się tak dziwnie czuć. To już było coś koło 3000. Ja się zacząłem tak już. Tak zaczęło mnie mulić, no nie? No i nagle, wiecie, idziemy, taka hałda przed nami kamieni. I nagle z tej hałdy rosyjski soldat z kałachem wychodzi i tam do nas, że tu przejścia nie ma, macie iść w drugą stronę, no nie? Wiedzieliśmy, że jest właśnie ta jednostka piechoty górskiej. No i trafiliśmy na typa z kałachem, który nam powiedział, że nie możemy tędy iść. Oni być może nas już od dawna widzieli, nie wiem. W każdym razie, no oczywiście skręciliśmy tak, jak nam pokazał. No i obeszliśmy ten ich obóz, który tam był położony właśnie na 3000 metrów dołem. Potem podeszliśmy pod jęzor lodowca, który był naszym kolejnym punktem orientacyjnym. Byliśmy dokładnie w tym miejscu, w którym chcieliśmy się według map znaleźć. No i ta jednostka, ci żołnierze do nas przyszli, jak my tam podeszliśmy, powiedzieli nam, że nie możemy się zbliżać, ale że możemy korzystać z ich wychodka, czyli po prostu dziury w ziemi, co i tak było spoko. Jakby za bardzo się z nami nie spouchwalali. No i wiecie, no po prostu koło nas stacjonowała piechota górska na 300. I tak się teraz zastanawiam, czy jest spora szansa, że ci goście, których tam spotkaliśmy, być może walczą teraz gdzieś na Ukrainie, no nie? Jest taka spora szansa. W każdym bądź razie, potem jeszcze jedna ciekawa historia z tymi żołdakami rosyjskimi. Oni do nas podeszli i zauważyli, że my mamy mapy, nie? I zaczęli te mapy oglądać i stwierdzili, że te nasze mapy są super i w ogóle zaczęli robić im zdjęcia. I my mieliśmy z nich bekę, że mamy lepsze mapy od nich, no nie? Tego lodowca całego i terenu. Mieliśmy naprawdę bardzo fajne mapy. Nie pamiętam skąd one pochodziły, ale wyglądały na sporządzone dawno temu, stare. Więc możliwe, że były sprzed kilkudziesięciu lat i oni rzeczywiście mogli nie mieć do nich dostępu, szczególnie, że ten lodowiec, wiecie, się przesuwa. I ta topografia terenu tam mogła się zmieniać. No więc porobili zdjęcia tych map. Tego samego dnia też tych trzech Rosjan, którzy tam szli równolegle z nami, którzy jako jedyni szli tym podejściem, też podeszli, rozbili obóz pod nami. Ale to już byli zwykli Rosjanie, nie żadne wojsko, chociaż jeden z nich był byłym żołnierzem. No i nas zaprosili do nas na herbatę z hibiskusa.
Tam oczywiście z powodu, że moi kumple są rosyjskojęzyczni, to rozpoczęła się gadka, gadka szmatka. Oni nam mówili, że już trzeci raz robią podejście do tej góry, że jeszcze im się nie udało, ale że teraz już na pewno wejdą. No i tam podzieliliśmy się doświadczeniami. My powiedzieliśmy, że my następny dzień robimy... A nie, przepraszam. Przepraszam, trochę tutaj nakłamałem. To było kolejnego dnia, oni podeszli. Tego dnia ich jeszcze nie było. Tego pierwszego dnia, jak my tam doszliśmy, chłopaki rozbili namioty, a ja dostałem takiego bólu głowy i takiego zgona, że się tylko wczołgałem do namiotu. I tego dnia, to był jakby ten dzień po pierwszym noclegu, czyli drugi nocleg, ja się wczołgałem do namiotu i chłopaki myśleli, że będą mnie znosić. Ja tą noc przeleżałem, podobno strasznie rzęziłem przez tą noc. Po prostu mnie odcięło, dostałem choroby wysokościowej. Straszny ból głowy i po prostu no, nie byłem w stanie funkcjonować. Na szczęście po tej nocy, jak ręką odjął, zaaklimatyzowałem się. To był mój najgorszy moment. I następnego dnia do nas ci żołnierze przyszli, zobaczyli te mapy. Wieczorem doszło tych trzech Rusków, z którymi piliśmy herbatę z Sybiskusa, a my tego dnia, ten dzień spędziliśmy na rekonesansie. Poszliśmy po prostu na lodowiec. Poszliśmy przewiązani linami, każdy z nas miał uprząż, byliśmy przewiązani linami. Najlżejszy szedł z przodu. Ja szedłem jako drugi. No mieliśmy cały system chodzenia. No i poszliśmy i zrobiliśmy taki rekonesans, bo widzieliśmy, że ten lodowiec musimy pójść w pewien konkretny sposób. Na początek pójść trochę jakby do góry, a później iść w poprzek tego lodowca. Mieliśmy więcej azymuty na kompasach połapane. No i powiedzmy tego dnia wyznaczyliśmy część drogi. Wieczór właśnie spędziliśmy z tamtymi Rosjanami pijąc hibiskus i tam opowiadając sobie różne historie. No i kolejnego dnia miało być już prawdziwe przejście lodowca. No i powiem wam, że czegoś takiego to w życiu nie doświadczyłem. To był kurde prawdziwy, jebitny lodowiec z szczelinami głębokimi na kilkanaście, kilkadziesiąt metrów. Niektóre szczeliny były wąskie takie, że po prostu dało się je przekroczyć dużym krokiem. Na inne miały po kilka metrów długości. No i to był labirynt. My wiedzieliśmy, mieliśmy na kompasie, idziemy na, nie wiem, dajmy na to 70 stopni, no nie? No ale w poprzek jest po prostu, w poprzek jest szczelina, która ma 4 metry szerokości, nie? My cały czas na linie, z plecakami, z całym sprzętem, no więc trzeba omijać, więc to był taki labirynt, jak tutaj wycelować. No i my poszliśmy swoją drogą, a tych czterech Rusków poszło swoją i... Pamiętam, że mieliśmy pierwsze jakieś pokonywanie mostów lodowych, to pamiętam, że żeśmy plecaki przerzucali, żeby jak najmniej ważyć. Potem w pewnym momencie przyszła chmura, po prostu przyszła chmura, zrobiło się mleko. Pamiętam, że po prostu usiedliśmy na lodowcu i czekaliśmy, aż się pogoda poprawi. Wtedy miałem takie myśli, no kurde, jak tutaj zostanie takie mleko. Aldury poleciały. Szkoda, że nieunikalne te buty. Bo te podróżniki mam dosyć cienkie. Przyszło mleko, więc siedliśmy na tym lodzie. Potem spotkaliśmy się w pewnym punkcie z tymi Rosjanami. Oni tam mieli jakoś rozkminione kawałek trasy i nam pokazali. Tam była taka, pamiętam, jebitna szczelina z wielkim mostem lodowym, którym ci Rosjanie nam pokazali, żeby nim przejść. No i nim przechodziliśmy i tam pamiętam, że kumplowi się noga zapadła po prostu w ten śnieg. Więc jak mu się noga zapadła, to go tak pociągnęli, że wyleciał z tej szczeliny. No bo jak tylko chłopaki zaczęli, że on tam się zapada, to po prostu wszyscy wiecie, trzech chłopa szarpnęło, to chłopa wyrzuciło. Przyszliśmy ten duży most lodowy i tam ci Rosjanie powiedzieli, dobra, to my was tutaj doprowadziliśmy, teraz wy wyznaczcie resztę trasy. No my, no okej, dobry deal. No i wyznaczyliśmy resztę trasy, wróciliśmy się po nich, pokluczyliśmy jeszcze trochę, już takich wielkich szczelin nie było. No i w końcu doszliśmy do takiego pola śniegu już bez szczelin, nie? To był relief. Szliśmy przez to pole śniegu, szliśmy, znowu się zrobiła mgła i w końcu doszliśmy do takiej szerokiej, wydeptanej, wyratrakowanej ścieżki. Wiedzieliśmy, że lodowiec został pokonany. To był cały dzień chodzenia po lodowcu. No niesamowite doświadczenie. W końcu poczułem to, co się widzi na filmach, co się słyszy w opowieściach słynnych polskich himalaistów czy też taterników.
Niesamowite przeżycie. Jak jestem, no takie najostrzejsze moje przeżycie w górach. Pamiętam też, że kiedyś tam była taka szczelina i ona jakby składała się z takich dwóch pęknięć i po środku był taki most lodowy. Ja pamiętam, że wbiłem na to na takiej pełnej K i mnie zachwiało, aż musiałem przekucnąć i wbić czekan w lód, no nie? Tam nic by się nie stało, bym się zaklinował, bo ona nie była taka szeroka, no ale nie chciałem tam wpadać. No ale były też takie szczeliny, które były po prostu, jakbyśmy wpadli, to czapka z głów, nie? I tyle. Nic więcej nie dałoby się zrobić. Także niesamowite przeżycie. Doszliśmy do tego mostu tam. I tam już wiedzieliśmy, że jesteśmy właśnie na tej trasie. Podeszliśmy do takiej miejscowej, która się nazywała Diesel Hut. To był taki ostatni zestaw baraków. Tam nawet było coś, co można było nazwać hotelem. Takie budy, w których można było wynająć jakieś kontenery, pokoje. Diesel Hut, bo tam był diesel, który chodził, dawał prąd. No i wokół tego było po prostu wielkie obozowisko wszystkich, którzy starali się zdobyć Elbrus. Nie pamiętam dokładnej wysokości, wydaje mi się, że to było 3-400, coś takiego. I no tam już było pełno ludzi, całkiem inne warunki, więc z takiej samotnej przygody w górach nagle znaleźliśmy się pośrodku wielkiego obozu bazy wypadowej na szczyt. Czekajcie, tutaj sobie dolałem, bo mi trochę w gardle zasycha. I tam już nikt nie miał większych problemów z chorobą. Ja właśnie miałem największe właśnie drugiego dnia. Więc tutaj było wszystko gites majonez. Nie tutaj. No i tam rozbiliśmy oczywiście namioty. I tam była bardzo ważna rzecz, która się wydarzyła. Musicie sobie wyobrazić wielkie obozowisko na połaciach lodu, gdzie niegdzie wystają skały. I jeszcze na tym obszarze było tak, że śnieg za dnia się topił i po prostu spływały takie strumienie. I teraz o ile wcześniej mieliśmy dostęp albo do strumieni, które naprawdę wyglądały sympatycznie, bo tam nikt nie chodził, prawie nikt nie obozował tam, jak szliśmy przez te łąki alpejskie, czy też przez ten lodowiec, to w miejscu, w którym teraz byliśmy, było mnóstwo namiotów i wszyscy tam chodzili wszędzie za potrzebą. Dodatkowo ten śnieg się topił i płynęły takie strumienie w tym śniegu, strumienie wody za dnia, które w nocy zamarzały. I jakoś trzeba było zdobyć wodę. Trzeba było zdobyć wodę, żeby zrobić herbatę, trzeba było zdobyć wodę do liofilizatów. Ja, co ciekawe, wtedy powoli przestawałem mieć jakiekolwiek łaknienia. Właściwie zaczynałem tylko jeść jakieś energy rzeczy typu czekolada, jakieś energy bary. Plus piłem wodę, brałem jakieś elektrolity. Wszyscy braliśmy wtedy też aspirynę, żeby rozrzedzać krew, która ma tendencję do tężenia w takich warunkach. No i musieliśmy brać tą wodę. No i jakby wtedy już każdą wodę, którą braliśmy, stosowaliśmy tabletki do jej odkażania. I to się okazało później mega ważne. Bo chyba ci Ruscy, z którymi szliśmy, tego nie stosowali. Następny dzień, czyli już po dojściu do tego Diesel Hut, postanowiliśmy zrobić rekonesans. Tam powyżej tej Diesel Hut były te skały, o których nam opowiadał Bogusław Ogrodnik, gdzie on mówił, że można podejść i stamtąd tak atakować. I przed nami było takie właściwie proste podejście, szerokim takim wyratrakowaną drogą. Strome, ale nie jakoś bardzo. I na końcu tego podejścia było taki placyk, gdzie zawracały ratraki. No więc my sobie tam podeszliśmy, żeby złapać aklimatyzację. Nie chcę skłamać, wydaje mi się, że to było 400 wysokość. A te skały były bodajże na 3800, 3900, były trochę poniżej tego placyku. My podeszliśmy sobie na ten placyk, mieliśmy naprawdę niezłą aklimatyzację, posiedzieliśmy tam sobie chwilę, pogadaliśmy.
Zeszliśmy na dół. No i kolejny dzień spędziliśmy sobie tam w tym regionie Diesel Hut. Po tej aklimatyzacji. Następnego dnia z kolei jeden z tych Rusków do nas podszedł i powiedział, że jeden z jego kumpli jest chory, drugi ma rozwolnienie i czy może iść z nami na atak szczytowy. A oni wcześniej się tak trochę wozili, nie? Że tam my, bo my mieliśmy buty skórzane, oni mieli buty plastikowe. Tak jakby nam dogadywali, ale to jednak ostatecznie ten jeden z tych Rusków poprosił, że czy może z nami iść na atak szczytowy. My oczywiście powiedzieliśmy, że jasne. Czy jakiś unikat podniosłem? Tak, dokładnie. Kolejna runa. Runy ładnie lecą, jednak co travinkal to travinkal. No i kolejny dzień to był wyjście do tych skał. Do tych skał już naprawdę poszliśmy w miarę na lekko. To znaczy dużo rzeczy zostaliśmy w namiotach, w takim jednym namiocie. Zrobiliśmy taki jeden namiot zbiorczy tam na skałach, na Diesel Hut. I na lekko poszliśmy właśnie do tych skał, gdzie mieliśmy mieć już ostatni obóz przed atakiem szczytowym. Tam doszliśmy szybko, bez najmniejszych problemów. Była piękna pogoda, rozbiliśmy namiot wśród tych skał. Oprócz nas, pamiętam, stanęli tam taka dwójka Włochów, którzy byli, wydawało się, że to dla nich już nie pierwszyzna. Właśnie ten Rosjanin. No i ogólnie też sporo osób tam wchodziło na aklimatyzację, więc my tam byliśmy wcześniej, zaaklimatyzowani zaczepiście, w odróżnieniu od tych wszystkich ludzi, którzy, wiecie, tam podjeżdżali tą kolejką. Więc odpaliliśmy muzyczkę z iPhona, rozwiesiliśmy flagę Stargardu, ludzie do nas podchodzili, bo jeden znajomy był ze Stargardu. Podchodzili, pytali się, skąd jesteście, my tam, że z Polski. O Jezu, zagapiłem się. Zagapiłem się. Ale mnie trochę wysadzili, muszę przyznać, chyba mieli fanatyzm. Dobra, pójdę, bo to sporo doświadczenia tam leży. W każdym razie było mega. Ja przypominam, że wtedy już nie jadłem. I pamiętam, że nawet udało mi się rozpalić takie małe ognisko z jakichś resztek tam, nie wiem, jakieś były kawałki drewna. To ognisko może wytrwało jakieś 5 minut, ale pamiętam, że ciskaliśmy, że mamy na 400 ognisko rozpalone. Zabiją mnie. Albo i nie. Aha, bo tak mam przekonanie i fanatyzm. I dziwota, że padłem. Takie rzeczy to tylko Bobofrut brał na klatę. No dobra. No i ogólnie było spoko. Piękny dzień, no ale wiecie, szybko zaczęła zapadać noc, więc mieliśmy ten rozbity namiot, warunki w nocy zaczęły się pogarszać. Kumple wyszli dosyć późno zagotowywać wodę. Jednak, no, oczywiście wodę nie zagotowaliśmy na ogniskach, od początku mieliśmy kuchenki gazowe, z tego co pamiętam. I jak on wyszedł zagotować tą wodę do liofilizatu, a on cały czas bardzo dużo jadł, bo on w ogóle był, to jest chłop, który dużo je. No i nie zagotował tej wody. Ten liofi. Nie zrobiło mu się to żarcie, no i poszedł spać głodny. Pierwszy raz, a wcześniej potrafił zjadać po dwie porcje, nie? No ale poszliśmy spać. W nocy zrobiła się straszna wichura. W ogóle zerwała nam tropik z namiotu, który. Na szczęście nie oderwała go całkowicie. Ale ten tropik wisiał dosłownie na jednej, tam na jakimś jednym śledziu, który dodatkowo był przybity. No i gdzieś nie pamiętam, to była druga, trzecia w nocy, wstaliśmy, czołówki, poubieraliśmy się w pełnym stresie, wiecie, wichura, ciemno, zimno. Atak szczytowy. Tlenu już tam naprawdę dużo nie ma, nie? No, to jest połowa tlenu tego, co jest tutaj. Więc szło się dosyć ciemno, dosyć ciężko. Ja pamiętam, że jak same raki zakładałem do butów, to podczas wiązania raków musiałem robić sobie przerwy, żeby złapać powietrze. Takie są niedobory tlenu na takiej wysokości. No ale co, ruszyliśmy.
W tym samym czasie ruszyło też mnóstwo osób, które podjeżdżało ratrakami, bo pogoda mimo wszystko była. My oczywiście mieliśmy cały czas na bieżąco sprawdzaną pogodę. To, co może zabić na Elbrusie, no to po pierwsze wpadnięcie w szczelinę, o ile idzie się przez lodowiec jak my, ale przede wszystkim pogoda. Jeżeli ktoś ginie na Elbrusie, no to po prostu przez pogodę gubi się i zamarza, albo wpada do jakiejś szczeliny po prostu zagubiony. Ale prawda jest taka, że tak naprawdę od pogody można zginąć też w Bieszczadach, no nie? Mi to wiele razy się zdarzało. Więc po prostu pogoda zapowiadała się dobrze, my robimy atak szczytowy. I pamiętam, że ci ludzie, którzy tam podjeżdżali tymi ratrakami, to my szliśmy 3 razy szybciej niż oni. Po prostu oni nie mieli żadnej aklimatyzacji w porównaniu do nas. My już byliśmy 6. dzień w górach. Mieliśmy kilka podejść w górę i w dół aklimatyzacyjnych. No byliśmy naprawdę, my to mieliśmy zapas czasu, też teoretycznie mogliśmy kilka dni gdzieś tam koczować, czekać na okienko pogodowe. Naprawdę mieliśmy to dobrze rozkminione i wydaje mi się, że to było clue tego, że ta wyprawa się udała. Trawers tego pierwszego wierzchołka, pamiętam, robiliśmy jeszcze na linie. Szliśmy już ekstremalnie na lekko, butelka wody, energy bary, lina, uprzęże. Ta lina tak naprawdę nie była potrzebna, ale w sumie mieliśmy ją założoną. Pamiętam, że tam ten trawers był taki, że tam już było naprawdę wąsko, więc te mianki były takie dosyć ciężkie. Więc część ludzi się zatrzymywała, musiała robić krok w bok, żebyśmy mogli przejść. Ktoś tam szedł trochę szybciej, ktoś trochę wolniej. A wierzcie mi, to nie są już takie góry, że się kogoś można, wiecie, truchtem wyprzedzić. Tam się nie truchta. W sensie można przetruchtać 10 metrów, ale potem się minutę stoi i łapie oddech, no nie? W każdym razie szliśmy tempem najwolniejszego. Też było nasze założenie. Kiedy szliśmy na linę, daliśmy najwolniejszego naprzód i tym tempem po prostu cała ekipa szła. W końcu zaczęło się robić jasno i poranek zastał nas na tym siodle pomiędzy dwoma wierzchołkami. Tamten kumpel, który nie jadł, dostał strasznego zgonu. Okazało się, że to, że cały czas był w tym systemie, że je i w tym momencie nie jadł, doprowadziło do tego, że po prostu no, odcinało go. Ja na przykład wtedy czułem się zajebiście. Ja po prostu byłem jak ciągnik. Po prostu mogłem lecieć, nie? Mimo, że w ogóle nie jadłem, tylko piłem. Po prostu organizm się przestawił na ketozę całkowitą. Pobierałem energię z własnego tłuszczu. Schudłem ładnie na tym wyjeździe, muszę przyznać. No więc po prostu było mi dobrze. Ten kumpel przykimał na tym siodle, ale oczywiście go obudziliśmy i no powiedzieliśmy, stary, siedzisz czy idziesz? Powiedział, idę. To była dobra decyzja, bo dał radę. No i potem zaczęliśmy robić podejście. Tam pamiętam, już na tamtym, ostatnim, potem było takie bardzo strome podejście z tego siodła na to plato. Tam stwierdziliśmy, że się rozdzielamy. W ogóle tam było za stromo, żeby iść na linię. Lina by nam tylko utrudniała i tam się już rozdzieliliśmy. Była ładna pogoda, nic nam nie zagrażało, mnóstwo osób szło i po prostu każdy szedł swoim tempem. No i ruszyliśmy. No nie było to strome podejście, potem było plateau i był wierzchołek. Na ten wierzchołek po kolei tam wchodziliśmy. Nie pamiętam, czy my poczekaliśmy, czy nie. Chyba w każdym razie, nawet jak ktoś tam wszedł wcześniej, to potem poczekaliśmy na tą resztę, która doszła. Wszyscy weszli, łącznie z tym Rosjaninem. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu filmu, to powiem wam, że wrzucę wam oczywiście zdjęcie. Może więcej niż jedno ze szczytu Elbrusu. Piękna pogoda, piękny widok. Było widać krzywiznę ziemi. Jeżeli tu są jacyś specjaliści od płaskiej ziemi. No i szczyt zdobyty. Naprawdę, to było wspaniałe uczucie po takim wysiłku, też po tej nocy. Wierzcie mi, jak o drugiej w nocy idzie na 4000, trawersuje się wierzchołek. Jest to dosyć mroczne. Jest to dosyć mroczne. No a potem piękna pogoda, szczyt zdobyty, piony. No niesamowite uczucie. No i zostało nam zejście. No. Teoretycznie niektórzy mówią, że zejście jest trudne, ale tak naprawdę zejście z Elbrusa nie jest trudne. Schodziło się już naprawdę w miarę lajtowo.
Pamiętam, że ten odcinek już od tego miejsca, gdzie zawracają ratraki do Diesel Hut, to żeśmy zjeżdżali na plecakach, jak na sankach. Mnie głowa rozbolała właściwie od tego szybkiego schodzenia. Pamiętam, że mnie bolała do wieczora głowa. I właściwie tego samego dnia zeszliśmy na sam dół. Nie było już kolejnego nocowania. Pozbieraliśmy najpierw te namioty ze skał. To były chyba bodajże skały Pastuchowa. Pozebraliśmy te namioty z Diesel Hut. Potem wzięliśmy skuter, który nas zwiózł do jakby granicy, gdzie był śnieg. Następnie tam był taki kamaz rosyjski, który zwoził ludzi na pace. Się wpieprzyliśmy na ten kamaz, dojechaliśmy do kolejki i zjechaliśmy na krzywy ryj bez biletu kolejką, bo jakby nie do końca przy zjeżdżaniu sprawdzali. No przecież każdy, kto wjechał, no to ma też bilet był w dwie strony, nie? A my akurat nie wjechaliśmy, więc na krzywy ryj zjechaliśmy już na sam dół. Więc tego samego dnia byliśmy, co byliśmy na szczycie, byliśmy też u podnóża Elbrusu. I wydaje mi się, że właśnie kwestią sukcesu było to, że mieliśmy fajną, zgraną ekipę i mieliśmy wszystko bardzo dobrze zaplanowane. Przed te głupie tabletki, które pozwoliły nam uniknąć tych wszystkich bakterii, które były w śniegu i w wodzie na tym Elbrusie, no po prostu ze względów fizjologicznych. No, jakby tam co roku setki, tysiące osób po prostu się wypróżniają i ta cała woda jest tam skażona po prostu. Ale i tak nikt nie uniknął jakichś problemów gastrycznych. Podczas ataku szczytowego jeden z nas co chwilę biegał na bok, co ciekawe. Ja po zejściu miałem mega zgon. Bodajże 2-3 dni miałem po zejściu. Ktoś miał zgon następnego dnia po zejściu, więc właściwie każdy w pewnym momencie po prostu spędził swój czas w kiblu. Ale na szczęście nikogo nie pozamiatało tak, żeby nie był w stanie zdobyć góry, no nie? Więc co ciekawe, to nie brak tlenu, nie warunki atmosferyczne, tylko właśnie takie głupie zatrucie potrafi w górach człowieka wykończyć, no nie? I takie małe rzeczy właśnie jak te tabletki odkażające wodę są bardzo istotne. Zresztą nie pamiętam, to bodajże właśnie Bogusław Ogrodnik nam opowiadał, że każdy organizm jest inny, każdy to znosi inaczej, każdy ma inne problemy. Jeden ma chorobę wysokościową na 6000, a drugi na 3, jak ja. Jeden żre jak porąbany, a drugi nie może jeść, tak? Jeden dostanie zatrucia dzień po, drugi 3 dni po wyprawie, no nie? I każdy jakby musi się nauczyć poznać swój organizm, no nie? I zrozumieć go w górach, bo każdy reaguje inaczej. No, też mega, mega myślę wyznaczenie miało to, że my robiliśmy to podejście od samego dołu i mieliśmy bardzo dobrą aklimatyzację. Oczywiście, wiadomo, takie podejście też męczy, więc teoretycznie no, z każdym dniem trochę się tego zapasu sił traci. Kurczę, to jest steryzowany ten Mefisto. Może na końcówkę porobię Mefa. Chociaż czego ja tutaj mam szukać? Ja właściwie tylko run mam szukać. Chyba, żebym po prostu porobił też radę przed Mefem. Zostało nam jeszcze 10 minutek, więc myślę, że to jest dobry pomysł. Mefisto dla odmiany. No i później, dzięki temu, że udało nam się, jakby nie mieliśmy tam zapas, mieliśmy zapas kilku dni na zdobycie tego Elbrusu, ale nie mieliśmy żadnych przestojów, zrobiliśmy wszystko zgodnie z naszym pierwotnym planem. Więc później pojechaliśmy sobie w takie trochę niższe góry, do takiego miejsca, takiej kolebki paralotniarzy. I tam spędziliśmy sobie tydzień, trochę pochodziliśmy po górach, potaliśmy na paralotniach. Zjedliśmy miliony pielmieni, wypiliśmy hektolitry koniaku. No po prostu, wiecie, to był czas naszego triumfu. Ja znalazłem wtedy piękne pióro orła przedniego. Nie, no, niesamowita wyprawa. Nawet ten czas w tym centrum paralotniarzy wspominam jako wybitny po prostu. Sama wyprawa na Elbrus, no jest
jednym z najlepszych przeżyć mojego życia. I powiem wam, że planujemy kolejną wyprawę. Właściwie pomysł powstał jeszcze wtedy, że skoro zdobyliśmy już Elbrus, to powinniśmy zdobyć Aconcagua. Czyli szczyt, który no jest jeszcze wyższy, najwyższy szczyt Ameryki Południowej. Jednak potem zaczęły rodzić nam się dzieci. Trochę nam się pozmieniało. I Aconcagua została zamrożona, ale mam nadzieję, że nie na zawsze. I mam nadzieję, że kiedyś być może na moim kanale pojawi się relacja z takiej wyprawy. Ale jeszcze nie teraz, jeszcze nie teraz. Oj, mały damage. Z takich ciekawych anegdot też między innymi pamiętam w tej kolejce zjeżdżając spotkaliśmy jakiegoś Rosjanina, który także tego dnia był na szczycie. No i tam zbijał piątki, bo też podczas tego już tam samego finału ataku szczytowego się widzieliśmy. Zbijał piątki, gratulował. Tam opowiadał jakieś różne historie, bo on był też instruktorem narciarstwa tu w okolicy i na koniec podał nam maila swojego. Skumajcie, jakiego miał maila. yuri@fsb.gmail.com. Takie rzeczy tylko w Rosji. Bardzo sympatyczny koleś, nie? A FSB tam miało na pewno sporo do. To będzie, ten odcinek będzie zbanowany. Miało sporo rzeczy do robienia, ponieważ tam były tłumione. Tam była wojna normalnie z wahabickimi bojówkami, które walczyły o niepodległość tego regionu, no nie? Więc najprawdopodobniej tym się zajmował ten koleś, zanim został instruktorem narciarstwa, no nie? W każdym razie być może teraz zdobycie Elbrusu już nie będzie takie proste, ze względu na sytuację międzynarodową. Ja nie wiem, czy kiedykolwiek pokuszę się o jakieś koronę ziemi, nie wiem, czy to jest dla mnie. W każdym razie wydaje mi się, że znoszę tą wysokość całkiem nieźle. Nie wiem, jakbym się czuł na większych wysokościach. Wiem, że moją wysokością graniczną było to 3000 metrów, gdzie dostałem choroby wysokościowe, a potem się już czułem jak młody Bóg. Co jest bardzo ciekawą obserwacją. Nie wiem, jakbym się czuł teraz. Czemu ja tutaj jestem? A, wiem czemu. Ale powiem wam, że jest coś uzależniającego w tych górach i wtedy po zdobyciu tego Elbrusa trochę zrozumiałem tych ludzi, którzy się potem pchają na coraz wyżej i wyżej i potem robią zimowe przejścia i potem szukają coraz to nowych wyzwań. No jest to uzależniające w pewien sposób. Chociaż tak jak mówię, tak naprawdę na Elbrusie przede wszystkim zabija pogoda i ta sama pogoda może nas zabić w Beskidzie, w Bieszczadach czy w Tatrach. Szczególnie jak się chodzi zimą. Chociaż szczerze mówiąc, ja sobie nie wyobrażam, żebym ja szedł zimą w Bieszczady i nie miał takiego sprzętu, żebym jak nawet załamanie pogody mnie zabiło, no bo gdyby nas została tam na Elbrusie jakieś załamanie pogody, wiecie, zamieć, no to byśmy się okopali. No dobra, gdyby ta zamieć, powiedzmy, wiecie, minus 20, minus 30 w nocy, nie, zawieja i tak dalej, no to dopóki by nas nie zdmuchnęło skądś, no ale przecież byśmy się okopali śniegiem, to byśmy tam siedzieli, nie, jak po prostu. Oczywiście jest co innego, jak jest atak szczytowy i się idzie w złą pogodę, no nie?
Nie ma się namiotu, nie ma się śpiworu, no i tak można zginąć. Zresztą słyszeliśmy taką historię, że o Kanadyjczykach, którzy zdobyli właśnie szczyt. Właśnie, to jest problem. Bez Enigmy się tutaj nie da chodzić, bo po prostu 69 ładunków to jest za mało, no. Zdobyli Kanadyjczycy szczyt, potem zeszli na to siodło między dwoma szczytami i część z nich stwierdziła, że dawajcie zdobędziemy jeszcze drugi wierzchołek. Część powiedziała, nie, my schodzimy i tamci, którzy poszli na ten drugi wierzchołek już nigdy nie wrócili, nie? No więc szczeliny, ewentualnie właśnie załamanie pogody to jest największe zagrożenie. Elbrus nie ma żadnych trudności, nie ma też takich miejsc jak Mont Blanc, bo Mont Blanc na przykład ma taką słynną ścianę, którą trzeba strawersować, po której się toczą kamienie. No i można teoretycznie, wiecie, jak ma się pecha, ją się z reguły przechodzi jeszcze wczesnym rankiem, zanim słońce po niej daje, bo jak słońce zaczyna po niej dawać, to zaczynają się te kamienie, topi się lód i te kamienie zaczynają lecieć po prostu, no nie? No więc po prostu można mieć pecha i dostać kamieniem w głowę, no nie? To też jest jakieś tam zagrożenie. Ale zawsze wiecie, no po takim Elbrusie człowiek już myśli, no to gdzieś wyżej, gdzieś dalej, nie? Potem gdzieś trudniej, no i potem macie tych ludzi, którzy po prostu już innego życia nie znają, nie? Na razie mam nadzieję, że jeszcze kiedyś właśnie ta Aconcagua może. Jeszcze jest taka góra. Taki ośmiotysięcznik, Chichapangma chyba bodajże tak się nazywa. On jest dosyć łatwy. Jak tą Aconcagüę zdobędziemy, to założę się, że o tym zaczniemy gadać. Ale zobaczymy, czy starczy zdrowia, bo też jesteśmy już stare pierdziele. Wtedy byliśmy jednak 7 lat młodsi, nie? Kto wie? Kto wie? No, żadnych dropów ciekawych nie było, ale mam nadzieję, że historia Was zainteresowała. Tak jak mówię, wrzucę Wam zdjęcia ze szczytu. No i w ogóle polecam Wam tak naprawdę takie wyprawy. Nie mówię, że na Elbrus od razu, nie mówię, że gdzieś nawet w Alpy. Ale można spokojnie zrobić super epicką wyprawę z namiotem po Tatrach, po Beskidzie Wysokim, pójść wczesną wiosną na jesień, tak żeby nie było tylu ludzi. Wtedy też jest całkiem inna atmosfera w schroniskach. Całkiem innych ludzi się spotyka na szlakach, kiedy pogoda jest do końca niepewna. I no my też od tego zaczynaliśmy właśnie, od wypraw z namiotami. Po polskich górach. Dobra. Myślę, że to jest dobry moment, żeby skończyć. Ja wam wrzucam teraz zdjęcia z Elbrusa, a sam lecę usypiać młodego. Także zostawcie lajka, do usłyszenia i trzymajcie się.